Meczem z Impelem Wrocław siódemka zakończyła pierwszą rundę w swoim historycznym pierwszym sezonie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Trener Wojciech Lalek jest zadowolony z wyniku, jaki udało się osiągnąć jego drużynie w pierwszych 9 kolejkach. Gdyby przed rozgrywkami ktoś nam powiedział, że wygramy 3 mecze w pierwszej rundzie, że będziemy na 6 miejscu, będziemy mieli 8 punktów, no to wszyscy byśmy to kupili w ciemno. Ja też jako trener. No ale nie dosyć zostaje, bo mamy 8 punktów, mamy 6 miejsce, ale na pewno mogło być lepiej. Trener miał na myśli nie tylko pechowo stracony punkt w rywalizacji z Impelem, ale też niespodziewaną porażkę z Białymstokiem. Pierwsza kolejka drugiej rundy Mistrzostw Polski została rozegrana w ostatnią sobotę. Siódemka zmierzyła się w Sopocie z tamtejszym Atomem. Wojciech Lalek przed wyjazdem wierzył, że Beniaminek jest w stanie osiągnąć w Sopocie lepszy wynik niż w Legionowie. Ja uważam, że jesteśmy w stanie. Oczywiście warunek konieczny jest taki, że musimy zagrać bardzo dobre zawody. No, pracujemy nad tym, żeby ustawić taktykę na ten zespół. Wiadomo, tam nie tylko o to chodzi, żeby wyłączyć rurkę, bo to jest jakby temat, który wszyscy próbują zrobić i rzadko komu się to udaje. Nie udało się także zawodniczkom z Legionowa. Rachel Rourke była obok Klaudii Kaczorowskiej najlepiej punktującą zawodniczką mistrzyń Polski. W 2 pierwszych setach gra była dość wyrównana. Siódemka przegrała je do 21-19, ale w 3 partii legionowianki zupełnie się pogubiły i przegrały do 9. Tym samym komplet punktów został w Sopocie. Po 10 kolejkach w tabeli Orlen Ligi prowadzi Aluprof Bielsko-Biała, który ma 1 punkt przewagi nad Atomem Treflem Sopot i 2 punkty nad drużyną z Dąbrowy Górniczej. Po porażce w Sopocie siódemka spadła na 7 miejsce, ale do wyprzedzających ją Budowlanych ma zaledwie 1 punkt straty. W 12 kolejce siódemka zmierzy się na wyjeździe z PTPS Piła. Ten mecz zostanie rozegrany w sobotę 15 grudnia o godzinie 18:00.